Deepfakes, sztuczna inteligencja, Chad, GPT. Co dalej? Ponad rok temu szokowała wszystkich ta technologia. Dzisiaj ta technologia o wiele bardziej się rozwinęła i wygląda już tak. Hi everyone, welcome to the Prompt Engineering Channel. My name is Rachel and I'm here to tell you all about how you can create your own AI avatar like me. Tak, ta dziewczyna nie istnieje, Tworzyła ją sztuczna inteligencja, korzystając z kilku narzędzi, które każdy z was ma w zasięgu ręki. Przyjrzyjcie się jeszcze raz temu dokładnie i zobaczcie, co ta postać mówi. Hi everyone, welcome to the Prompt Engineering channel. My name is Rachel and I'm here to tell you all about how you can create your own AI avatar like me. As you can see, I was created using a combination of cutting-edge AI tools and techniques. I may not be a real human, but I can still communicate and engage with you just like one. Wczoraj włączyłem i dość przypadkowo na YouTube wyświetliło mi się kilka filmików na temat sztucznej inteligencji, uruchomiłem kilka narzędzi i naprawdę w kilka minut stworzyłem to. Zobaczcie, nie jest to doskonałe, ale naprawdę stworzyłem to w kilka minut. Nazywam się Rafał Gegelski. Nazywam się Rafał Gegelski. Nie, nie, to ja jestem Rafał Gegelski. Myślę, że gdybym poświęcił ciut więcej czasu, dopracowałbym to do perfekcji. Znalazłem jeszcze jeden niepokojący wątek w całym tym świecie sztucznej inteligencji. No, zresztą zobaczcie sami. Uwaga, jest ciekawie, bo barwa głosu, którą teraz słyszycie, nie należy do mnie. Mój osobisty głos usłyszycie dopiero pod koniec tego filmu ale i on może zostać przez kogoś skopiowany. Użyty do różnych celów. Na tego typu ciekawe zabiegi współczesnej techniki pozwala sztuczna inteligencja i program, który na razie jest na Windowsa, Voice AI. Niebawem jednak wyjdzie również na smartfony w formie aplikacji, niesie to oczywiście ogromne możliwości, o których się do tej pory nie śniło. Ale również duże niebezpieczeństwo i zagrożenie. Bo z Office, mając próbkę twojego głosu, na przykład dostępnego w internecie, może... Wykorzystać go. I zadzwonić do swojej mamy czy babci i poprosić o przerwę. Rozwiązaniem na to może być ustalone w rodzinie hasło. O które będziemy musieli być może kiedyś poproszeni w przypadku wątpliwości. Oby tak nie było. Nie wiem, czy interesujesz się najnowszymi technologiami, czy nie, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Świat rozpędził się i pędzi coraz szybciej. Dzisiaj nie możemy już ufać własnym oczom, nie możemy już ufać własnym uszom. To, co widzieliśmy, jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Powinniśmy z jednej strony odnaleźć się, próbować się odnaleźć jakoś w tym świecie, bo nawet tak jak w tym krótkim filmiku widzieliśmy, może do nas stoi zadzwonić. Może zadzwonić ktoś z numeru naszej żony, naszej córki, naszego syna, bo można się podszyć dość łatwo pod numery telefonów innych osób. Może jego głos brzmieć, Dokładnie tak jak kogoś z naszej rodziny, a to może nie być on czy ona. Przestępcy będą używać tej technologii zapewne w bardzo mocny sposób, więc przede wszystkim uważajmy na siebie, bądźmy ostrożni. Zachęcam do tego, aby troszeczkę poznać tą technologię, zobaczyć, co jest niebezpieczne. Być może na tym kanale będę publikował takie filmy. Jeżeli zobaczę coś, co może być niebezpieczne, jakaś technologia, która stanie się w jakiś sposób dla nas zagrożeniem, to postaram się o tym powiedzieć. Powiedzieć może, jak temu zaradzić, jak się chronić przed tym, żeby ktoś nas oszukał. Myśląc o tym filmie, tak naprawdę od samego początku zastanawiałem się. Co ma zrobić człowiek, który tak naprawdę w dzisiejszym świecie nie może nikomu ufać? Nie możemy ufać politykom, bo zawiedliśmy się na nich wiele razy. Nie możemy ufać technologii czy naszym komputerom, ponieważ widzimy, że być może już wkrótce będą próbowały nas znowu oszukać, nabrać. Nie możemy ufać ludziom, którzy są wokół nas, bo zwykle ludzie, którzy nas otaczają, są dla nas mili. Tylko kiedy czegoś potrzebują. Kiedy okaże się, że czegoś im nie będziemy chcieli dać, albo nasze dobro będzie ważniejsze od ich przyjemności, od ich jakiegoś zysku, to prawdopodobnie wybiorą swoją korzyść kosztem nawet może naszego cierpienia. I to widzimy wokół nas. Ludzie, mimo że ubierają maski bycia miłymi dla innych, to tak naprawdę dążą coraz bardziej do zaspokajania wszystkich swoich potrzeb. Jeżeli nie stoimy na ich drodze, to super, to będą dla nas mili. Jeżeli staniemy na ich drodze, to wtedy wychodzi ta prawda, że czasami nawet możemy być dla nich nikim. Ale w tym całym zwariowanym świecie, w tym postępie technologii, w tych różnych newsach o tym, jak rządy państw próbują nas zniszczyć, to jest nadzieja. Tą nadzieję odkryłem wiele lat temu i trwam w niej do dzisiaj. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Ważne, muszę to dopowiedzieć, że to nie jest ten Jezus Chrystus, który przedstawiany jest przez Kościół Rzymskokatolicki. Większość Polaków dzisiaj, kiedy słyszy Jezus, Bóg albo chrześcijaństwo, to myślą od razu: Kościół Rzymski, nie, dziękuję, mam tego dosyć. Ale pamiętajcie i w większości filmów i w niektórych filmach, to podkreślam, są chrześcijanie ewangeliczni, którzy wierzą w Boga, czytają Słowo Boże i starają się żyć dokładnie tak, jak mówił Jezus, i czytamy o tym w Ewangeliach, później jak żyli apostołowie i tłumaczyli Jego słowa, i o tym czytamy w Nowym Testamencie. Zachęcam. Każdego do czytania słowa Bożego, ale też zachęcam do tego, aby rozejrzeć się wokół siebie, poszukać gdzieś chrześcijan ewangelicznych. W Polsce nie jest może nas dużo, ale na całym świecie. Ta liczba jest naprawdę potężna. Szacuje się, że jest około miliard dwieście rzymskich katolików, ale około 900 milionów chrześcijan ewangelicznych, czasami nazywanych protestantami. Ja unikam raczej tego określenia, bo w Polsce to jest bardzo wykoślawione i czasami, jak wpiszemy do internetu protestant, to wychodzi kobieta, ksiądz, która udziela ślubów parom homoseksualnym. To nie jest protestantyzm, to nie jest chrześcijaństwo prawdziwe chrześcijaństwo to jest podążanie za Jezusem Chrystusem, naśladowanie go, a źródło o tym, jak żył Jezus Chrystus najdoskonalsze, to Biblia, to Pismo Święte. I oczywiście ważne jest czasami słuchać innych ludzi, słuchać różnych nauczań w internecie, ale powinniśmy to wszystko oceniać przez Słowo Boże, przez naszą znajomość Słowa Bożego. Dzisiaj Kościół Rzymski tak daleko odszedł od nauczania biblijnego, że w niektórych aspektach życia naprawdę ciężko nazwać tę wiarę chrześcijaństwem. Oczywiście nie nagrywam tego po to, aby krytykować. Na innym kanale, na kanale Żyjesz tylko raz, który współprowadzę, jest dość dużo materiałów na temat Kościoła Rzymskiego w porównaniu z tym, co znajdujemy w Słowie Bożym. Ale wracam do, do tego tematu, tego filmu. Wszyscy nas okłamują, wszyscy chcą nas oszukać yy, dla własnych korzyści, ale Bóg jest inny. Boża miłość jest inna. Boża miłość objawia się przede wszystkim w tym, że kiedy my obrażamy Boga, obrażaliśmy, yy, nie wiem czy jesteś osobą zbawioną czy nie, ale każdy z nas przeżył to samo, żył w oddali od Boga. Żył nieposłuszny Słowu Bożemu, nie chciał słuchać Boga, chciał żyć według własnych namiętności, ale Bóg lituje się nad nami. W takiej pozycji lituje się nad grzesznikiem. Lituje się, wyrywa go z tej śmierci, w której żył. W Biblii nazywamy to, że go zbawia. I to jest wielka nadzieja, wielka. Niesamowita prawda, że pomimo, że byliśmy grzesznikami, przeciwnikami Boga, to Bóg okazuje nam miłość. Takiej miłości próżno szukać na świecie, bo tak jak już mówiłem i ja widzę to nie tylko w Słowie Bożym, ale też w życiu, ludzie są dla nas mili, kiedy coś potrzebują. Bóg jest Bogiem niezwykłym, jest Bogiem sprawiedliwym, ale jest też Bogiem miłosiernym, jest Bogiem pełnym miłości. Ale wszystkiego tutaj nie mówię, zachęcam, otwórz swoją Biblię, być może masz w domu, otwórz Nowy Testament i czytaj fragment po fragmencie, rozdział po rozdziale i zobaczysz, jaki jest Bóg prawdziwy. Być może przez całe życie słyszałeś, słyszałaś fałszywe informacje na temat Boga od wielu ludzi, może czasem w rodzinie, może od księdza, nie wiem. Mamy przeróżne sytuacje życia, rodzimy się w różnych miejscach, w różnym otoczeniu, ale ja zachęcam Cię, wróć do tego źródła, do Słowa Bożego, sprawdź, co tam faktycznie Bóg sam mówi o sobie, jaki On jest, a myślę, że to zmieni Twoje życie.